Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal, więc dobra, zacznijmy tą grę. O, padł mi się już na dół, świetnie. Więc zróbmy sobie małą synchronizację, dół, góra, dół, góra, dół, góra. A ogólnie, ostatnio, nie wiem czy to na moim e-mailu było, czy gdzieś, ale ktoś się mnie pytał, czy ja wyczułam jakiś... wiecie, opóźnienie w tym, co robię, a to, co jest na ekranie. W sensie, czy jest jakieś opóźnienie w grze i tak dalej. Mniej więcej po to robię tą synchronizację, ale patrzcie. Przed nagrywaniem czasami da się wyczuć. Przed tym, jak włączę przycisk nagrywania na nagrywarce w Remedy, da się wyczuć, że jest jakieś, wiecie, desynchronizacja, jeżeli chodzi o to, co ja robię, a to, co robi akurat na ekranie. I jak wcisnę tylko nagrywanie, to już wszystko znika i jest wszystko ładnie. Tak samo jak scanlines czasami się pojawiają, jak nie ma 1080p. To wtedy czasami się pojawiają scanlines, ale dobra. Już koniec tego pitu-pitu. Zacznijmy wreszcie grać. Wreszcie tanka. I tak, tutaj będzie przerąbane. Nie wiem, czy zainwestować w Agents of Doom. Jestem tutaj... mam teraz taką rozterkę, czy... Nie, możecie napisać, czy mam zainwestować, czy nie. No tu już akurat... no nie wiem, po prostu nie wiem. Sądzę, że... Anihilatora sobie podekspimy troszeczkę, bo on jest bądź co bądź w takiej słabej sytuacji, a on się nam bardzo przyda. Dodatkowo ta planeta nie jest łatwa, może tak, więc Anihilator się przyda. Oczywiście ja coś prosi wracz tutaj Clanka, zaraz będą mówić, Boże, o czym ty mówisz, ty na serio jesteś taka lama, że ta planeta jest dla ciebie taka trudna. Zrozumcie, no, ja nie jestem jakimś pro-elo graczem. I po prostu, no, dla mnie co po niektóre planety w Ratchetach i Clankach są trudne do przejścia. Więc zrozumcie to i nie... Nie wiem, nie wyzywajcie mnie w komentarzach przez to. Znaczy, no, wyzywać jako w taką... dla śmiechu. Może tak. Wszystko ma umiar. Można się pośmiać, ha, 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 Pixel kupa, nie zauważył tego i tak dalej. No to jeszcze jest śmieszne i tak dalej. Oczywiście do czasu. Ale kiedy już no, jadka się przelewa i ktoś po prostu już zaczyna na serio tak już mnie wyzywać, to już no nie, robi się niefajnie, przyznam. Robi się niefajnie. Najczęściej jest tak po prostu, że ktoś dostaje ode mnie bana na YouTubie. A ze mną jest tak już, że ja po prostu tych banów nie cofam. Już mam z 10 użytkowników zbanowanych w ogóle na YouTubie. No to, że jakieś głupoty pisać, to znaczy... Najpierw jakieś pytania kompletnie z dupy, a... Później się zaczęły jakieś dziwne takie... Nie wiem właściwie co. Słowa nie mogą pisać jaką głupotę niektórzy mogą palnąć czy coś. No i mniej więcej za to jakieś 10 osób dostało mnie bana. Albo już po prostu za hejt. Chociaż jak na razie za hejt to chyba dwie osoby zbanowałem tylko. Wiecie, ogólnie według mnie to hejt się pojawia przy zazdrości. Ale też niekoniecznie, bo ktoś po prostu może nie mieć życia. Siedzi sobie na przykład taki, powiedzmy, nie, 13-latek, nie jest fajny, w ogóle nie ma przyjaciół i tak dalej, nie ma co robić ze swoim życiem, to sobie wchodzi na internety i zawraca tyłek jakimś ludziom, którzy na serio poświęcają czas na swoje materiały, a niektórzy nawet po prostu to jest ich ostatnia nadzieja, żeby coś w ogóle zrobić ze swoim życiem i robią takie materiały tylko po to, żeby mieć jakieś hobby. No i przyjdzie taki gościu i po prostu ich doprowadzi do depresji, bo o, jaki to typy materiał, weź w ogóle skończ ze sobą, bo jesteś do dupy w ogóle. Ja takich ludzi nie rozumiem, nie popieram tego kompletnie, wręcz tępię. Dlatego mniej więcej te dwoje osób dostało do mnie bana. I
No serio, po pierwsze, jeżeli taka osoba mnie słucha z jakiegoś powodu, człowieku, nikt, ale to dosłownie nikt, ja ci to mogę zagwarantować, nikt cię nie zmusza. Po co masz sobie... Słuchaj, życie nie jest jakieś nieskończone. Kiedyś musi się niestety skończyć, no to jest niestety taka prawda, wiem, że o tym nie powinno się... No, niektórzy mogą o tym nie chcieć słuchać, ale no, taka prawda już niestety. I na serio, chce ci się marnować życie tylko na to, by ludziom jakimś zawracać tyłek, tylko dlatego, że mówisz, że mają do dupy materiał? Znaczy, może tak, jeszcze w ogóle powiem, gdzie się zaczyna hejt. Według mnie hejt się już zaczyna wtedy, kiedy jest to drugie słowo przekleństwa. To już według mnie jest taki dosłownie hejt. Bo osoba, której się nie podoba materiał, oczywiście są takie, no. Nie żeby ktoś mnie zrozumiał źle, że ja wszystkie złe komentarze uważam za hejt. Nie. Po prostu niektóre komentarze... zacząłem z pupy i skończyłem z pupy. Po prostu tak. Jeżeli na serio osobie coś się nie podoba, to mówisz, nie zacznie przeklinać co dwie minuty, co drugie słowo. Po trzecie, tak, jeszcze jest po drugie, ale nie ma po drugie, haha, śmieszne. Ale tak na serio. Po drugie, ta osoba nie... jak wyrażę, może nie wiem... Po prostu jej się nie podoba materiał, to powie normalnie, bez żadnych głupich docinków czy coś, no i dobra, jak się nie podoba po prostu moja osoba, to nie daje komentarza, idzie sobie w swoją stronę, tak? Tak, no właśnie. Ja tu się nie... ja taką osobę szanuję, dostosowuję się, jeżeli oczywiście jestem w stanie do takich, wiecie... krytyki, bo oczywiście dobra krytyka nie jest zła i zdrowa krytyka nie jest zła, to jest też najważniejsze. No i jest wtedy fajnie, wszyscy jesteśmy zgodni i tak dalej. W ogóle podnieśmy nanopak, który nam przechowuje nanotechy, ale dobra, skoro już taką rozmowę zaczęliśmy, to nie, już przynajmniej warto ją skończyć, tak? No właśnie. Więc na serio, jeżeli coś takiego robicie, na serio powinniście się zastanowić nad tym, co naprawdę robicie. Zająć się czymś innym. Nie wiem, wyjść na dwór, znaleźć przyjaciół, bo najczęściej tacy ludzie według mnie nie mają przyjaciół. Coś w tym stylu. Oczywiście ja tu nie jestem niczyim władcą i panem. To trzeba zaznaczyć, ja tu tylko daję rady. Nie daję rady jak żyć. Coś, tylko po prostu mówię, jak nie powinno się, może jak nie powinno się wykorzystywać życia, może tak, na pierdoły właściwie, nawet gorzej. Hey, it's an escape pod. It must have come from the Star Cruiser. And look, footprints. Someone else made it off that ship alive. We must have just missed them. This pocket crotchetizer is still warm. Ew. A call was recently made using the pod's emergency communicator. There is a recording. Supernova taxi. I need a cab to come get me right away. Whoa, this must be my lucky day. So where can I pick you up, sweet cheeks? I'm on planet Zeldrin. Just look for the gigantic wrecked Star Cruiser. You can't miss it. Rex Star Cruiser, eh? You sound like a girl who knows how to party. What say you and me go to the cyber disco later on? Watch it, buddy. I mean, don't get fresh with me. Well, sorry, lady. I couldn't help myself. I mean, a woman like you in a dress like that. Oh, this is something I threw together. So where you headed? I'll tell you that when you get here. And if you keep this quiet, there's another 5 volts in it for you. Oh, one more thing. You happen to have a spare charge pack for this thing. P20 crotchetizer, huh? This gets better every second. I should have known. What? That Quark had a sister?
Huh? No, no, that he's still alive. That was Quark. Oh. But why did he not report back to the Phoenix? Because he wants us to think he's dead. I don't like it, Clank. Until we know what Quark is up to, we should keep this quiet. If the Q-Force finds out that Quark ran out on us, they might lose hope. I understand. I do not like it, but I understand. Hey, what's he got there? It is a data disk. Quark must have taken it from the Star Cruiser. That must be what he went back for. Let's get back to the Phoenix and decode it. Dobra, czyli uzyskaliśmy jakiś tam dysk. Quark no, wciąż żyje. I no dalej kontynuujemy tą rozmowę, bo aż taka fajna rozmowa nawet się zrobiła. Panie Nasser, wyobraźcie sobie, że na przykład jakaś osoba ma na serio już depresję i stwierdziła sobie, nagram filmik, to jest ostatnia szansa, na którą odzyskam, nie wiem, chęć do życia czy coś. I pomyślcie sobie, że na przykład takim hejtem możecie doprowadzić taką osobę do naprawdę strasznej rzeczy jakiejś. I wtedy macie taką osobę na sumieniu. No to jest po... Ja czegoś bym takiego nie zniósł, gdyby przeze mnie jakaś osoba zrobiła jakąś straszną rzecz po prostu. I... No... Nie wyobrażałbym sobie nawet, jakie by to dla mnie było uczucie. Gdybym taką osobę musiał mieć na sumieniu. Znaczy tak, niektóre osoby nie mają sumienia. Co też jest straszne, ale... Wciąż... No nie wiem. Nie, możecie się powiedzieć oczywiście na ten temat w komentarzach, co o tym myślicie. O tej całej rozmowie. Ale kontynuujemy z Ratchetem i Clankiem. No, a taka rozmowa jakieś chyba 6 minut trwała, więc teraz możemy chyba spokojnie zająć się Ratchetem i Clankiem, ale dobra. Musimy przetrzymywać to wszystko w tajemnicy przed Q-Force. Aha. No i teraz tutaj co po niektóre bronie... Oła. Świrują. Więc no trzeba się... W sumie użyję N60 Storm. Aha. To sobie użyłem. Ła. Ej, no na serio ta zbroja jest epicka. Zauważcie ile damage'a ona zabiera, a jak kiedyś w jednym odcinku były dokładnie te same roboty, to ja padałem od nich na jakieś 2 hity. Ta zbroja jest epicka w takim razie. No. Oj! Dobra, teraz oni filatora sobie użyjemy. Jest spokój. No i teraz możemy lecieć na Phoenix. Nie na Phoenix, czyli miasto w Ameryce, tylko na Phoenix. O, Phoenix. Wiii, szkoda, że nie można tutaj kamery obracać, jakby było fajnie tak wszystko z boczu, kurde. I don't know. Sounds more like a battle than a party. I told you he wouldn't go for it! You guys just hang in there. I'll be there as soon as I can. Jeżeli zdążymy, to może nawet w tym odcinku zajmiemy się tymi zadaniami. Jeżeli zdążymy. To jest... A, czyli... A dobra, czyli tam mamy lecieć najpierw. Spoko. Chyba. Spoko w oko. Spoko, włóżmy sobie nóż w oko. Albo... Nie. Nie, może lepiej nie. To może boleć. Bardzo. Boże. Oczywiście cała moja mądrość wyparowała już na początku odcinka przy tej rozmowie. Więc oczywiście teraz palę jakieś głupstwa. To wszystko przez Michała mnie tego nauczył. Jeżeli macie już kogoś tutaj ochrzaniać za to, że Pixel chrzani głupoty, to tylko Michała.
Dobra, no i teraz widzę, że jesteśmy na serio OP. Po prostu wchodzę i rozgram. Wszystkich jestem jak Rambo teraz. Nikt nie ma ze mną szans. Kurde, a i tak rozgram mnie finałowy boss. Chociaż w przeciwieństwie do Ratchet i Clanka dwójki, tam miałem chyba tylko dwie bronie wylevelowane na maksa. Więc to bądź co bądź jest jakaś różnica. I tu jeszcze takie OP bronie, bo na serio, według mnie Reed 2 miał chyba najmniej efektywne bronie, bo bądź co bądź Ratchet i Clank 1 jakieś tam bronie miał, fajne. Jej. Ambush in Red Rock Valley. No i teraz właśnie musimy... musimy latać tym statkiem. I teraz, nie możemy pozwolić, aby te droidy zostały zniszczone. Więc... no... to nie jest wspaniałe, ale przynajmniej kolejna misja Rangersów. Nie wiem, czy za tą misję dostaniemy cokolwiek fajnego. Wiem tylko, że na pewno coś dostaniemy. To jest jedyne, co wiem. Znaczy, pfu! Nie wiem, czy dosłownie coś dostaniemy, cokolwiek. Poza kasą właściwie. Ale no kasa to już coś fajnego. Znaczy no za tę misję aż tak jeszcze jakieś mamony nie dostajemy dobrej, ale... zawsze coś, no nie, żebym wybrzydzał. Ba, gdybym tyle śrubek dostał w prawdziwym świecie, to jakbym poszedł na skup metalu, to bym wrócił jako milioner. Znaczy, to nie jest chyba nawet metal, tylko jakaś, nie wiem, miedź, czy Bóg wie co, ale... no zawsze coś. Znaczy, trudno mi jest określić, bo po kolorze to bardziej mi miedź przypomina. No dobra. Co? Jestem ciekaw, czy ten magazynek na OTH nie działa. Już myślałem, że działa też na tych ma pojazdy, ale... pomyliłem się. Dobra, jest ich cały czas czwórka, co jest bardzo dobre. O ile mi się zdaje, to nie jestem pewien do końca, ale wydaje mi się, że jest to skill point, żeby ani jeden z nich nie został zniszczony. Ale tutaj mówię, nie jestem pewien do końca tego. No nie powiem, że to jest jakieś dobre, co? Nie powiem, że to jest jakieś... zapomniałem, co chciałem powiedzieć znowu. Po prostu ja jestem mistrzem zapominania fajnych rzeczy jakichś. Czy tu jest to, czym myślę, że tu jest? A czy mogę to zebrać? Nie, taka hamba. Nie, to trzeba po prostu z Gravity Bootsami przejść po prostu. Dobrze, że je mamy. To jest bardzo dobre. Okej, okay, dzięki. A, czyli nie ma żadnego skill pointa na temat tego. Aha, jeszcze na poprzedniej planecie, Zeldrin? Chyba tak. Jest skill point, który daje wam możliwość... co? Głupstwa pleca. Skill point, który jest odblokowany po zniszczeniu wszystkich chyba 8 pterodaktylów, które tam są. To mi się wydaje. No, chodźmy tu, bo musimy tu zniszczyć przeciwników. Jestem ciekaw, kiedy ten pak nanotechowy działa. No tak, no, fajnie by było, gdyby zadziałał. Dobra, czyli na dwa hity lecą przeciwnicy, ci duzi. Co jest spoko. Czy ja tu mogę wieżyczkę moją dać? Chyba nie ta misja to jest. Takie mam jakieś dziwne wrażenie. Oh, odwrót taktyczny. Tak, mi się bardzo spodobało, jak... no w jakiejś bajce, nie pamiętam tytułu, było, że... to była chyba jakaś bajka o... takiej tematyce troszeczkę wojennej, ale... bardzo mi się podobała. Tam było,
taktyczny odwrót? Jaki taktyczny... i dowódca. Jaki taktyczny odwrót? Uciekamy! To było świetne. O kurde! GTA po prostu. Grand Theft Auto. Nie. Na serio przydałby się tutaj lokon. Znaczy nie taki lokon, jak myślicie, że... Taki jak teraz, żebym się po prostu zaznacza przeciwnika, ale... Taki, żeby po prostu te rakiety leciały za przeciwnikami. To było zarąbiste. Chociaż sądzę, że nawet by to było troszkę OP. Zbyt OP. Bo ja rozumiem, Rhino i te sprawy to jest OP, ale... Ale... to by było OP, ale... Naprowadzające rakiety tej broni to już by było zbyt OP. Tak samo jak zbyt OP byłoby tutaj oczywiście danie gadżetronu. Turu. Fajnie jest to, że możemy się po prostu wkrzanić tych przeciwników i możemy ich tak zabić. Zabić, zniszczyć. Nie wiem. Staram się bądź unikać słowa zabić, bo w sumie może dla niektórych być nieprzyjemne, a tego bym nie chciał, żeby ktoś tutaj na moich filmach poszedł nieprzyjemnie. Między innymi dlatego nie daję moich żartów, bo jak daję moje żarty, to na serio, to niektóre osoby mogłyby się poczuć naprawdę nieprzyjemnie. Serio, jak... Znam bardzo dużo żartów, tylko praktycznie 90% tych żartów jest bardzo nieprzyzwoita. To jest rzecz taka dosyć niefajna. Wii! Haha, skill point. Właśnie wiedziałem, że jest to ten skill point i mi się bardzo podoba. Bo to jest jeden z tych skill pointów, które bardzo lubię lubić, kiedy jestem w nowej grze. Bo chyba dwa razy przeszedłem raczej Clanka 3 tak kompletnie bez niczego. To... no... chyba to było po prostu, że PS3 i Vita. Na tym się skupiało moje przejście dwa razy raczej Clanka 3. No i... Ała. No i... tak właśnie przeszedłem raczej Clanka 3 i zawsze robiłem ten skip. Naprawdę, bardzo mi się on podoba. No i teraz najgorsza praktycznie część, a ja oczywiście nie mam mojej epickiej broni. Świetnie. Zużyję N60 Stone, żeby ją sobie jakoś, wiecie, podekspić. Strasznie nie lubię używać słowa podekspić przy grach innych niż RPG, ponieważ według mnie bądź co bardziej to pod gry RPG podchodzi słowo podekspić, a nie pod na przykład właśnie platformówki, chociaż jest to taki trochę element RPG, bo bądź co kupujemy broń, jakie chcemy, zbieramy pieniążki na nie, jest to taki trochę roleplaying game, jest to, ale już tak na 100%. Nie wiem. Na serio, raczej The Clank by wtedy był RPG, gdyby była możliwość, wiecie, ulepszenia postaci, bo po prostu ekspiąc sobie i zdobywać więcej życia, to nie jest aż takie ulepszenie postaci, bo nie mamy bądź co na to wpływu. Dobra, przeszliśmy kolejną misję, bo równie dobrze moglibyśmy nawalić jak głupi i nawet nie kontrolować tego paska. A bądź jak... co? A jak kupujemy... jak ulepszamy sobie... bronię... Fu, piksel, ogarnij pupę. A jak... nie jak włączamy coś, tylko... jak na przykład ulepszamy sobie zręczność, szybkość postaci i tak dalej, tak dalej, tak dalej, to wtedy już mamy wpływ 100% na naszą postać. Dzięki za nic.
Ale tak, musimy rozwalić te wieżyczki, żebyśmy mieli jakimś cudem przejść. Postawię tutaj sobie megaturety, bo one będą dużo robiły. A to turet! Ja myślałem, że to ta nasza korweta jakoś działa. Nie wiem dlaczego nazywam to korweta, ale... Ale no, no... W sumie to nie znam praktycznie żadnych mark samochodów. Może takie najbardziej popularniejsze, typu BMW, Audi i tak dalej, to znam, ale no wiecie, jakieś takie... Żeby znać tak wszystkie, to niekoniecznie, no... Więc sobie nie jestem zainteresowany czymś takim, nie jest... W ogóle się nie interesuję samochodami i piłką nożną. No to też... Nie wiem, czy warto nadmienić, ale... Ale nie wiem, no. Może dla niektórych warto. Jak rzuciłem to? Halo, kamera, akcja. Czy jest możliwość jakaś... Czy ja mogę po prostu w to trafić i nie dostać gry? Mogę, lol. To znacznie ułatwia mi życie. I błagam, nie nawalaj lasera. Want to go? Czy ja źle zrozumiałem po prostu? Grałbym. Dobra. Ała. Boli. Ała. Dobra, jestem bezpieczny. Turet. Tutaj w ogóle wieżyczki nie ogarniają życia. Ale spoko. To przynajmniej mi to ułatwia życie. Go Power Rangers! No i ostatnia część, czyli po prostu musimy zniszczyć bazę przeciwnika. Bardzo mi to przypomina bądź Tower Defense jakiś. Bardziej już Tower Defense to dla mnie jest na multiplayerze. Tak swoją drogą, nie wiem, czy kiedykolwiek nagram multiplayera. Może z Michałem kiedyś się uda, bo... nie jestem pewien, czy on zakupił raczej Clanka 3 w końcu na... PS3. Jestem pewien, ale jak zakupił, to fajnie, możesz napisać oczywiście Michał. To można kiedyś by jakąś, wiecie, rundkę sobie nagrać multiplayer. Ewentualnie może coś się też z Sirlaxem i samemu ogarnie, może tak poczwórny multiplayer, nie wiem, czy to coś się tak da, ale... Ale no fajnie by było. W sumie na czterech za jednego raczej na czterech za jednego mamy nagrać tak we czwórkę. Kiedyś tam. No prawdopodobnie to ja będę tym pierwszym, który zmobilizuje wszystkich do nagrania tego. Bo jestem jedyny z całej tej trójki, która już nagrywają coś więcej niż raczej ta jedynka. Michał nie nagrał jeszcze nic z Ratcheta. Seba nagrał, jeszcze nie zaczął chyba raczej Clanka dwójki. Sirlex już chyba zaczął dwójkę. Więc jest fajnie, i po prostu chyba ja jestem tym jednym, który jest najbardziej w przód w serię i chyba najszybciej zacznę raczej Clanka, więc będę takim zmuszaczem to nagrać, więc sprawdźmy się parę tam nagra. Jeżeli chodzi o załogę Q, to nie wiem jeszcze z kim nagram, to od razu mówię. Prawdopodobnie z Sebą, bo bądź jakoś nie wiem. Nie przekonuje to osoba, jeżeli chodzi o ogarnięcie strategii. Kingdom Heartsa gra. A Kingdom Hearts to jest RPG, więc strategia to jest podstawa. Dobra, dostaliśmy Warpad, to nam się przyda. Ale idźmy sobie do Starship Phoenix. Dostarczmy dysk do dekodowania. Okej.
Kurde, będę musiał kiedyś tak porządnie przykręcić ten mój statyw, bo coś troszeczkę tak, wiecie, zniża się. I od razu kasynka? Czy ja muszę podejść do Ala? Hey Al, what's up? Let's see. The neural matrix of this autonomous simulacrum retains an imprint of the template's original psyche embedded at its core level. You lost me after... let's see. He means it may be possible to reverse the process. Dude, what a trip. Cool, I guess. Al, we recovered a data disk from Nefarious's cruiser. Can you decode it? Of course. Yes. Ooh. Omega-class asymmetric encryption. Finally, a challenge worthy of my skills. Oh, by the way, we found something interesting in Quark's quarters. Hey, if it's another crotchetizer, I don't even want to... It is a Quark vid comic. Specifically, it is episode 5 of the Dr. Nefarious series. But as everyone knows, only 4 issues were ever published. Not even my pals in the Quark Cadets fan club have ever heard of this issue. And those guys are real geeks, if you know what I mean. I sure do. Thanks, Al. We'll check it out. Szczerze, przydałoby mi się takie urządzenie do dekodowania rzeczy. Na przykład do... bądź co myślimy, modowania Ratchet & Clank Size Matters, na przykład w ogóle gier na PSP we wszelkiej maści. To by było bardzo pomocne, bo na serio ludzie, ogarnięcie jak są zakodowane pliki, to jest katorga. Znaczy ja nigdy tego nie robiłem, ale były... ale po prostu czytam sobie różne takie tematy na forach takich moderskich. Jak ludzie tam coś pokazują, jakiś progres modowania jakiejś gry, deskryptowania jej, na przykład, no nie wiem, Sonic Heroes patrzyłem, jak ktoś chciał zdeskryptować modele postaci z wersji specytowej oczywiście, bodajże siedziałem ten temat rok chyba i gość w i gościowi w końcu się udało to zrobić. Na serio to było straszne. Znaczy właśnie nie odkrył tego dokładnie, bo po prostu otworzył to w narzędziach do modowania GTA 3 chyba, bo to jest praktycznie ten sam rodzaj plików, bo na tym samym silniku działają te dwie gry. No i po prostu tak się wszystko okazało. Znaczy nie wszystkie pliki się tak dało otworzyć, ale no większość z nich się da i po prostu dalej ludzie starają się jak najwięcej wyciągnąć z Sonic Heroes, żeby można wreszcie tą grą modować, bo ja bym chciał bardzo zobaczyć mody do Sonic Heroes. Ale dobra, Sonic Heroes to jeszcze nie na to pora, jeszcze zostały 3 historie i 1 gra do tego. Ale właściwie 4 historie i 1 gra, ale miałeś czas z tym. Ale my tu jesteśmy w Ratchet & Clanku. Nie zdążymy już niestety z piątym Wit komikiem Quarka, który nigdy nie został upubliczniony prawie jak Science Row Undercover aż do tego roku. Ale tak ludzie, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć. Pa pa!